I cześć, witam was, tutaj Frodo, Blood Ryan 2, kolejny odcinek przed wami. Tutaj ostatnio sobie zakończyliśmy i wyszliśmy na zewnątrz, patrzcie jakie ładne widoki. Coś nowego. Czy ja... aha, dobra. Nie spadnę, mam nadzieję, wow. No tak, fabryki. Patrzcie jak to wygląda. Całe miasto. Ładnie tu widać. Nie jest może tak imponujące, ale co tam, nie? Okej, o ile wiem... Wow. O ile wiem, to będziemy tutaj walczyć w końcu z tą wampirzycą, tylko teraz nie pamiętam, jak ona miała na imię. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się w tym odcinku to uda. Będę tutaj pewnie cięć robił. Castrel? Nie, jak ona miała, kurde, nie. Feral, o. Beautiful. The world's my jungle now. I'll show you Kagan. They'll all fear my name. I don't think so. I'm tearing this tower down. You'll be stuck with four city blocks of rubble, if I even let you out of here alive. And I'm not feeling real friendly. Ugh, corpse sucker! Half thing! Do you really think you can interfere with this? Sure I do. Otherwise, this would have all been a waste of my time. Anyway, I've already shut down your dumb tower. I'd say I'm just about done. O kurde, no i zaczyna się. Tak myślałem, słuchajcie, że będziemy tutaj się męczyć. Możecie słyszeć odgłosy jak zwykle w tle, a tu mi się Diana bawi. Nic nowego, nie? Dobra, ja nie wiem, słuchajcie, uciekam na razie. Gdzie ona ma pasek? No tak, nie, zobaczcie jak zapieprza tutaj za mną, o Boże. A czemu ja nie mogę przejść tu? Kurde. Nie ma gdzieś... Czekajcie, a to można wejść przez to? Aha. Okej. Okay. A gdzie zaczynamy? Aha, od początku tu. O, naprawdę? Ale będę musiał jeszcze raz to wszystko tutaj odtwarzać, te filmy? Jeszcze co, muszę się napić. Aha, nie, oni tu idą do mnie, dobra. Patrzcie jak się zablokowali. Peszek. Ach, kurde. Chciałem tutaj stanąć na to. Widzicie? Na to, o, tu można wejść na to? A, mogę. Dobra, jestem gdzieś wyżej. Gdzieś idę, nie wiem gdzie. Dobra, nieważne, tutaj jestem bezpieczny. Można to rozwalić? Co to jest? O, to można rozwalać. Ciekawe, czy o to chodzi, słuchajcie. Czy ja muszę tutaj to rozwalać, czy co? Bo nie ma paska jakby życia tej Feral. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie to rozwalę. I tam z tamtej strony też jest... Uuu, to przyszła do mnie. Z tamtej strony też jest coś takiego. Aha, mogę tu zejść na dół. O. O! Dobrze, czyli trzeba chyba to wyłączyć, słuchajcie. Dobra, to zróbmy to szybciutko, tylko mam nadzieję, że mi się to... A, tu przylazła do mnie, ja pierdzielę. Czekajcie, bo... Kurde, nie dam rady, tak? Muszę jakoś uciec od niej, tylko nie wiem jak. O, ja pierdzielę. Spadnę. Dobra, muszę się napić, to pewne. Zanim ona przyjdzie, to się tutaj zdąży napić. Okej, gdzie to jest to takie przejście? O, tutaj. To może tak, jeszcze raz tędy przejdę. Gdzie to było, słuchajcie? Gdzie to można... Tutaj. Tylko ja bym tak potrzebował... O Jezu. No dobra, jakoś tak. I to bym musiał rozwalić. Dobra. A, ona tu czeka na mnie.
A to uszkodziłem troszkę. Dobra. I jeszcze z tej strony. To jest... Ile tych kominów w ogóle jest? Tak, by the way. O Boże. Zaraz tu gdzieś spadnę, słuchajcie. Gdzie ona jest? Aha, tu. A! Nie, nie. Nie wiem, ile jeszcze jest tych kominów. Tu byłem, tu byłem, tu rozwaliłem. Tu też byłem. To gdzie jeszcze? Z tamtej mańki gdzieś? Tam jeszcze się świeci. Aha, dobra. Czekajcie, bo ona tutaj lezie do mnie. O, 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 tu chciałem. Dobrze, dobrze. O, tu. Dobra. Jeszcze coś? Jeszcze coś, kurde. Aha, jeszcze z tej strony. Tylko ja teraz nie wiem, czy dam radę, bo ona mi tutaj przyszła. Kurde, no nie dam rady teraz. Dobra, to może zjedźmy najpierw. I ja zaraz wejdę tą samą drogą, ale fajnie, co? Jak ona by tu przyszła do mnie. O, o, dobra. Poszła, to ja pójdę jeszcze raz tędy. Feeding time. Wiem, wiem. Wiecie, o co chodzi? I ja tutaj po prostu to... Jeszcze jeden ten. Aaa, nie! Kurde! Nie, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Ale już wiem, o co chodzi, nie? Dobrze, no to czekajcie, bo nie chcę jeszcze raz odtwarzać tego... tutaj tego filmiku. Dobra. Można to pominąć? Można. No nic, no to co, jeszcze raz próbujemy, co? Ale już wiem, o co chodzi. Trzeba rozwalić wszystkie te generatory. I jakoś to będzie. Ja pierdzielę, serio? No i przyszła tutaj. Jezu, nie. Dobra, nie tak. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Drugie moje podejście. Myślałem, że będzie można tutaj, ale chyba widzę, że się tak nie da. Z tego właśnie, z tej jednej liny jakby, z tego drutu na drugi. Zresztą to długo trwa, zanim... Dobra. Teraz wiem, co zrobić, więc spoko jest. Tylko, że ona tu strasznie szybko przychodzi. Dobra, jeszcze to. Dobra, teraz co? Mogę tu zjechać? Gdzie mnie to tepnie? Aha, tu. Dobra, ale to też nic fajnego w sumie, bo tutaj tak naprawdę to ja nie potrzebuję. Nie, potrzebuję tam. Do góry. Tutaj widzę, koleś jest, więc może by... No i właśnie. Gdzie on jest? Tutaj był przed chwilką. Potrzebowałbym się napić. Tylko, że oni tutaj idą, więc... Dobra, idziemy tu. Ja pierdzielę. No i co teraz? Koniec, po mnie. Serio? Nie, dobrze. Ale się wystraszyłem. Byłby taki głupi błąd, powiem wam. Dobra, jeszcze raz. Przejdźmy może tu. Dobra, tutaj widzę, że nie mamy. Tylko by trzeba było tak... pod kątem. O tak o. No nie. Dobra, to zróbmy tak o. O, o, o. Dobra.
I tutaj mam od razu kolesia, więc przydałoby się napić. O, serio? Dobra, i tutaj kolejny. No! Dobra. I ten. Dobrze. Dobra, teraz muszę się skupić. Gdzie jeszcze? Dobra, ja potrzebuję najpierw się napić troszkę. Nie. Wynocham stąd. Jeszcze tutaj. Dobra. Jakoś mi to idzie, nie? Tylko teraz już nie wiem, gdzie te generatory, które tu były, a które nie. Wow, ona tu lezie za mną cały czas. O mój Boże. Dobra, tu było, tu było. Dobra, jestem niżej. Dobra, ta zlazła tutaj. Dobrze, gdzie jeszcze? Weźcie mi, powiedzcie, gdzie. Wyżej chyba, nie? Dobra, ja wejdę na samą górę. I zaraz zobaczymy, gdzie. Tam! Właśnie, po tamtej stronie. Tylko jak się tam dostać? Kurde, jak tam się dostać? Tu? I tu? Przejdę na środek. O, 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 dobra. I ona tutaj zaraz przyjdzie do mnie pewnie. Dobra. Dobra, już lezie do mnie. Dobra, muszę zjechać. Dobra, zjadę i wjadę z powrotem. Aha. Chyba tędy nie wjadę. No ale ej, no w serio, ale hamuwa, no. Ja pierdzielę. No i dobra. Trzecie podejście, ostatnie. Jak mi się teraz nie uda, no to już wtedy wam pokażę moment, w którym w końcu mi się to udało. Tak zrobimy. Jeszcze teraz skupienie moje tutaj na maksa. Dobra. Oś. Szlak by ją trafił. Dobra, muszę uciec niestety, bo... Ja pierdziele. Czemu mi to robicie? Znowu będę musiał to powtarzać, słuchajcie. Coś czuję, bo... Muszę tak. Dobra. Aż szybsza jest ode mnie. Ale już mam fajnie, bo mam życie na maksa. Naładowane. Już teraz nie pamiętam, które tutaj... A, tutaj jeszcze na dole. Które rozwalałem, a które nie.
Dobra, to było, tam było też, tak? Czyli na środek idziemy. A, jeszcze tamten, z tamtej strony. No niedobrze. Dobra, to może chociaż tutaj sobie już zróbmy. Mam nadzieję, że mnie nie łoi teraz. No świetnie, właśnie to jest to, tego się obawiałem. Noż, kurde, będzie łaziła tu za mną. Nie dam rady tak, słuchajcie. Muszę stąd smykać. No i jeszcze tam ta góra mi została. Tylko tam będzie najtrudniej, bo ona tutaj. O Boże, nie wytrzymam. Tak w ogóle to próbuję to już setny raz. Nie wiem, czy to mi się teraz też uda. Ale co tam. To nie jest proste. No nie wiem, ja jakoś nie potrafię tego tak szybciutko ogarnąć, jakbym chciał. Ten ostatni mi tam nie idzie, wiecie? Tam na samej górze. Nie potrafię sobie jakoś z nim poradzić. O, tutaj. Ona tutaj strasznie szybko do mnie przychodzi i... No właśnie. Już do mnie tutaj lezie. I ja potem sobie nie daję z nią rady. Jaki fuks. Ostatnie, słuchajcie. Dobra, chyba będzie. Czy jeszcze? Już mam taką wprawę, że już tyle razy to powtarzałem, że już wiem, jak to zrobić. Wow, wszystko wysadziliśmy w powietrze. No może teraz będzie można w jakiś sposób ją uszkodzić. Zaraz. O kurde, aj! A to tak miało być? My wet work's ruined.
proud tower crippled. Who is responsible? It was the Dampir assassin. Why didn't you send help to stop her? Dampir assassin? What in the black stone heart are you yammering about? Well, who do you think caused all this? Ephemera? Tell him! Oh, boiled saints, Ephemera. You never reported the Dampir. You kept her a secret. You let her get this close. You treacherous, motherless bitch! You're loving this! You set me up! Feral, we no longer have need of your services. Quicker than I remembered. A shame. You might have amounted to something. Throw out the trash, Ephemera. Backstabbing for a backstabber. Poetic, right? You're stronger and faster, Feral. You are. But I'm just a little more clever. Maybe trusting me wasn't your best idea. The rogue Dampir! I know. Thank you for removing her. Oh, this isn't over! Oh, sister. It most definitely is. Turn the minions you can. Destroy the rest. The time is at hand. Flood the sky with shroud, that I may stride my kingdom at will as a true emperor. Your will be done. Of course it will. That's some strong blood. It's Kagan's all right. You don't seem as upset as I expected. Upset? I'm excited. If Kagan's walking around again, it means I get to put him down myself. Finally! Hell, I'm beside myself! You might want to see this. The charges are all slitting. He's impatient and he wants a big show. And you tell my mongoloid brother and his goons to get undercover, because the world is about to cave in on them. Of man, witness the dawn of the vampiric age. This is very bad, isn't it? Worse than that. You did everything right, Rain. You took out the tower, but we failed to stop the shroud itself. Vampires are free to walk in daylight. They're unstoppable. What does Brimstone advise? Brimstone's gone. Just offline or completely wiped out, I can't tell. Results pretty much the same either way. I'm out of a job. So we're on our own, here at the end of the world. And Kagan is alive and well. Looks like it. Well then, as far as I'm concerned, I'm still on the clock.
You with me? Of course, but I've been thinking. We could try to escape to the wilderness. Between us, with our skills, it's likely we could survive. Maybe find other survivors. But we aren't going to do that, are we? Uh-uh. I'd say no. We're going to continue to track Kagan. That's the plan. He's a goner. Even though civilization has crumbled in less than 4 hours, and all hope is definitely, unquestionably lost. Now you're talking. I like that attitude. It's gonna take you places. Yeah, I'm terrified that it will. Okay, zapis. Kagan's tower has to be the one left standing. Due north, across the park. Damn it, gotta go. Poszedł. Słuchajcie, kurde, te siostry dwie, jedna drugą zabiła, więc w sumie nie musieliśmy tak naprawdę tutaj męczyć się z tą Farrell. Ta druga ją zabiła, zdradziła ją. Okej. Okay. Jesteśmy w zupełnie innej lokacji. Widzę, że tutaj ten Kagan dopiął swego. O kurde, co się tam dzieje? My musimy teraz dostać się do jego wieży, tam na wprost. Nie wiem, czy po prostu nie zrobimy tego w następnym odcinku. Ten będzie taki krótszy, a to dlatego, że to jest zupełnie nowa lokacja. Chciałbym to jakby zacząć od początku. Po prostu jeden odcinek będzie tam ta walka z tą Farrell. I tak chyba sobie zostawimy to. W następnym zaczniemy sobie w tym miejscu. Ja wam za dzisiaj dziękuję. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.